Asia. Do doskonałości i wydajności. Osiemdziesiąt lat odlewnictwa w Nemak Poland. W 1932 roku zainstalowano pierwszą ciśnieniową maszynę odlewniczą typu Megus marki Eckert, która pracowała do końca lat 50. Sprowadzono także 5 maszyn ciśnieniowych typu Polak z pionową komorą. Był to początek odlewnictwa ciśnieniowego w tym zakładzie, jak również w Polsce. W celu zaspokojenia oczekiwań przemysłu motoryzacyjnego, Nemak jako światowy, powszechnie znany, konkurencyjny i innowacyjny lider w technologii odlewania wysokociśnieniowego ma jasną wizję, która opiera się na zapewnianiu klientom pełnej obsługi, spełnianiu wszystkich wymagań klientów, opracowywaniu technologicznie zaawansowanych wyrobów razem z klientem. Aby osiągnąć te cele, Centrum Rozwoju Odlewnictwa Ciśnieniowego Nemak oferuje współprojektowanie już na wczesnym etapie przedsięwzięcia. Taka ścisła i przejrzysta współpraca z klientami pozwala zagwarantować wysoką jakość produktów oraz ich wielofunkcyjność połączoną z dużą złożonością. Centrum Rozwoju Odlewnictwa Ciśnieniowego Nemak poprzez mocne zaangażowanie w podnoszenie wydajności i konkurencyjności procesu odlewania wysokociśnieniowego zapewnia optymalizację obróbki cieplnej, zwiększanie właściwości mechanicznych materiałów, zmniejszanie odkształceń i naprężeń w odlewach, modyfikację składu chemicznego stopów, zmniejszanie mikroporowatości dzięki zastosowaniu systemu próżni. Wszystkie koncepcje i pomysły stworzone w Centrum Rozwoju Odlewnictwa Ciśnieniowego zostają realizowane na Wydziale Narzędziowni, stając się formami do odlewania ciśnieniowego. Na początku procesu technologicznego wykonywana jest obróbka z grubna elektrod grafitowych. W kolejnym kroku na pięcioosiowej maszynie uzyskiwany jest finalny kształt elektrod. Na frezarkach numerycznych wykonywana jest obróbka z grubna stalowych elementów formy. Na nowoczesnych, szybkoobrotowych frezarkach numerycznych, według modelu matematycznego 3D, uzyskiwany jest finalny kształt elementów stalowych formy. Odlewanie ciśnieniowe polega na wtrysku do zamkniętej formy, ściskanej przez układ zamykania maszyny siłą 2500 ton ciekłego metalu z dużą prędkością, ponad 5 metrów na sekundę w czasie 1,2 sekundy. Po czym na odlew, który już zaczyna krzepnąć w formie, działa siła multiplikacji, wywierana przez tłok o wartości 300 atmosfer do czasu zakończenia krzepnięcia. W efekcie czego otrzymuje się odlew bez pustych przestrzeni wewnętrznych, np. bloki cylindrów lub obudowy skrzyni biegów.
i jest zgodny z wymaganiami standardu ISO TS 16949. Obejmuje on sprawdzanie jakości podstawowych materiałów stosowanych w produkcji na etapie ich dostaw oraz kontrolę produkowanych odlewów we wszystkich fazach procesu wytwarzania. Bogate wyposażenie kontrolno-pomiarowe umożliwia wykonanie wszystkich badań wymaganych przez specyfikacje techniczne naszych klientów. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie pracowników gwarantują szybką reakcję w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów techniczno-jakościowych i właściwe relacje z odbiorcami naszych odlewów.